Kuba Pochwyt, witam w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. W dzisiejszym programie między innymi gospodarcza wizyta włodarza Rybnika u wykonawców inwestycji drogowych, Rybnik na targach w Monachium oraz festyn w ramach projektu Jasny Horyzont. Adam Fudali w miniony czwartek wraz z dziennikarzami spotkał się z wykonawcami inwestycji drogowych, jakie obecnie prowadzone są w mieście. Jedna z najważniejszych, jaka trwa od listopada zeszłego roku, to przebudowa wiaduktu drogowego na ulicy Raciborskiej. Jak relacjonował przedstawiciel wykonawcy, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Byliśmy uzależnieni od PKP, gdzie powiat musieliśmy zrobić przy całkowitym zamknięciu torowym. Ta linia jest bardzo obciążona, ponieważ jeżdżą tutaj pociągi do okolicznych kopalni, zakładów produkcyjnych i musieliśmy się dostosować do harmonogramu rozkładu jazdy pociągu. Przy budowie wiaduktu pracowało od 20 do 50 osób. Jak zapewniał kierownik robót, ta najtrudniejsza część prac jest już zrobiona. Dodajmy, że wiadukt ma być gotowy już za ponad miesiąc. Jak zapewniał przedstawiciel, termin będzie dotrzymany, a nawet obiecał prezydentowi Fudalemu: przyspieszycie termin zakończenia z dodatkiem takim, ale bez względu na pogodę. Zrobicie z jesieni wcześniej? No zrobimy. W najlepsze rozpoczęła się też budowa obwodnicy północnej na odcinku od ulicy Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej. Jak podkreślał Adam Fudali, inwestor zgodził się wykonać pracę za połowę planowanej kwoty. Włodarz wypytywał przedsiębiorców, czy prace idą zgodnie z planem. Warunki są mniej więcej tak, jak się spodziewaliśmy. Oczywiście tam na pewnych odcinkach wiadomo jakieś drobne problemy geologiczne, które zostały tak rozwiązane, bo torfowisko było no, troszkę większe niż zakładał projekt, ale ten problem został szybko rozwiązany, także tu już ten problem zniknął. Wynikły pewne opóźnienia, jednak jak zapewniał inwestor, jeszcze w tym miesiącu powinny one być nadrobione. Postęp prac zależy jednak od pogody. Jeżeli warunki nie będą skrajnie negatywne, no to plan jest taki, że koniec października lub początek listopada mamy na odcinku około 1500 metrów bieżących przy całej długości 2200 położoną pierwszą warstwę asfaltobetonu i w tym momencie te roboty towarzyszące związane z odwodnieniem terenu, rowy i tak dalej można będzie prowadzić nawet przy trochę gorszych warunkach atmosferycznych. Obwodnica odciąży komunikację w mieście w październiku przyszłego roku. Na ulicy Raciborskiej z kolei prowadzony jest remont drogi oraz trwa budowa zbiornika retencyjnego. Jak opowiadał wykonawca, w czasie robót napotkano na różne niespodzianki związane z podbudową samego traktu. Konstrukcja była bardzo różnorodna, taka widać historyczna bym powiedział, bo na poszerzeniach znajdowały się jakieś wylewki betonowe, pod spodem jakaś nawierzchnia, przecież podbudowa słabonośna wymieszana z jakimś gruntem organicznym, to wszystko wymieniamy. Niedaleko remontowanego odcinka ulicy Raciborskiej trwa budowa zbiornika retencyjnego. Jak wyjaśnił Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta do spraw kanalizacji w mieście, woda poprzez system kanalizacji deszczowej będzie trafiać do zbiornika. Tam powinna woda odparować, a ewentualne nieczystości spłukane z drogi będą gromadziły się na dnie i od czasu do czasu trzeba to po prostu wybrać i usunąć jako odpad tak zwany niebezpieczny. Prace na ulicy Raciborskiej mają się zakończyć z końcem grudnia. Już niedługo, bo za 10 dni będzie gotowa ulica Niepodległości. Tam wykonawca musiał zerwać stare kostki brukowe. Droga jest całkowicie zamknięta, lecz to pozwoliło przyspieszyć pracę. To co było, to było bardzo słabe. Już było skolinowane, kostka jako nawierzchnia już nie wytrzymywała obciążeń, które są obecnie. 115 kN na oś będzie po remoncie. Aha. Szeroko zakrojone prace trwają też w Kłokocinie, gdzie przebudowywany jest wiadukt. Jak zapewniał inwestor, jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, będzie całkiem możliwe, iż wiadukt będzie gotowy jeszcze w tym roku. A Aura popsuła już harmonogram prac przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Willowa, Szewczyka i Bieli w Kamieniu. Deszcz uniemożliwiał nam jak gdyby opanowanie gruntu, bo tutaj jest wiadomo, stabilizacja cementem nie szło robić w nieodpowiednich warunkach, na to wszystko muszą być odpowiednie wilgotności gruntów. Bez opóźnień na szczęście przebiega przebudowa ulicy Rejmonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do skrzyżowania z ulicą Jankowicką. Obecnie trwają intensywne prace przy budowie wiaduktu na tejże ulicy. Ważne dla mieszkańców, dla kierowców są roboty na wiadukcie, prawda? Czyli sama konstrukcja i przygotowanie się do odbiorów.
pod obiektem te roboty możemy realizować jako taki drugi etap do końca umowy. Czyli to też byłoby możliwe takie przyspieszenie w zależności od pogody. Inwestycja ma być gotowa do końca listopada. Jak Adam Fudali ocenia efekty swojej gospodarskiej wizyty? Zaprosili mnie do tego objazdu, tej inwestycji media, również po to, żeby porozmawiać z wykonawcami, popatrzeć w harmonogram, kiedy te zadania zgodnie z harmonogramem będą wykonane, żeby to było publicznie przekazane, no żeby to była presja również mediów na wykonawców, żeby te zadania były zgodnie z harmonogramem. Włodarz miasta tłumaczył też, dlaczego wszystkie te inwestycje drogowe, tak ważne przecież dla miasta, odbywają się w tym samym okresie. A chodzi głównie o środki pomocowe z Unii Europejskiej, które trzeba wykorzystać w większości zadań do końca roku. Te prace były zdeterminowane właśnie możliwością pozyskania tych środków. No byłoby grzechem mieć te możliwości i wiedzieć, jak te środki pozyskać, żeby ich nie wykorzystać. Stąd tyle tych inwestycji. Gdy się jednak one zakończą, mieszkańcy na pewno nie będą mieli problemów z komunikacją w mieście. Jasny horyzont, kwalifikacje na przyszłość. Tak nazywa się projekt realizowany przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej i pod taką też nazwą odbywały się festyny w dzielnicach Boguszowice i Marokonowiny promujące tenże program. Mamy oczywiście nadzieję, że festyny i informacje, które przekazujemy w trakcie festynów, spowodują, że mieszkańcy Rybnika chętniej niż dotychczas będą uczestniczyli w propozycjach Rybnickiego Centrum Kształcenia Zawodowego. A które to proponuje? Kształcenie zawodowe w różnych formach, począwszy od uczestnictwa w szkołach, które prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego, oraz uczestnictwo w kursach zawodowych. Kursy te pomagają przekwalifikować się oraz dokształcić w bardzo krótkim czasie. A festyny to doskonały sposób na przekazanie tych wszystkich informacji. Te festyny, które wymyślili koordynatorzy piszący przygotowujący realizację tego projektu, są takim niebanalnym sposobem zainteresowania dorosłych ludzi i przekonania ich, że kształcenie ustawiczne to nie jest taka edukacja typowo ławkowa, typowo szkolna. Że czasami jest to też również integracja w świecie dorosłym, to jest nauka zawodu, to jest czasami ta przyjemność, którą czerpie się z tego, że ma się kwalifikacje. O tym, że warto się kształcić, przekonywał w czasie festynów nawet kabaret młodych panów. Być może ten zabawny, skeczowy sposób dotarcia do mieszkańców okaże się skuteczny. W czasie festynów oficjalnie podziękowano też Radom Dzielnic za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Kolejne festyny w ramach projektu Jasny Horyzont zaplanowano 15 października w Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz 22 października w Domu Kultury w Fałowicach. W dniach od 4 do 6 października włodarze miasta Adam Fudali oraz Joanna Kryszczyszyn wraz z przedstawicielami magistratu uczestniczyli w 13. Międzynarodowym Salonie Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real 2010 w Monachium, jednym z największych i prestiżowych targów nieruchomości w Europie. W tym roku uczestniczyło w nich blisko 1700 wystawców. Nie mogło wśród nich zabraknąć Rybnika, który promował się ze swoim stoiskiem. Władzom miasta zależy przede wszystkim na promocji terenów inwestycyjnych przy ulicy Halera, Miejskiej i 3 Maja. Duże wrażenie robił stół wielodotykowy, dzięki któremu zwiedzający mogli zapoznać się z rybnicką ofertą dla inwestorów. Stoisko spodobało się też Lampertowi Lutgenhorst, burmistrzowi zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Dorsten. Zaoferował on pomoc promocji Rybnika wśród niemieckich firm. Udział Rybnika w targach inwestycyjnych Monachium odbyło się w ramach realizowanego projektu pod nazwą Rybnik Inwestujesz, Zyskujesz, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od ponad miesiąca centralnym punktem w Boguszowicach stał się deptak na boguszowickim osiedlu. Stanął na nim obelisk poświęcony księdzu Markowi Drogoszowi, mieszkańcowi i bliskiej osobie niemalże wszystkim boguszowiczanom, przez których zwany był lekarzem dusz. Decyzję o czczeniu w ten sposób osoby księdza Drogosza podjęła Rada Dzielnicy. Miejsca na postawienie honorowego obelisku też nie szukano długo. Wybrano centrum osiedla, niewielki skwerek, na którym spotykają się mieszkańcy 4 spółdzielni mieszkaniowych. Uroczystość odsłonięcia obelisku oraz jego poświęcenia była ogromnym wydarzeniem nie tylko dla inicjatorów, czyli Rady Dzielnicy, ale i wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy znali i nadal pamiętają księdza Marka Drogosza. Dlatego msza święta w osiedlowym kościele, a później same uroczystości na skwerku przyciągnęły tłumy boguszowiczan. W dzisiejszym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.